Dzień dobry Państwu, witam na wystawie Muzeum Sportu Szybciej, Wyżej, Mocniej w Zatoce Sportu. Jest to wystawa stała Muzeum Miasta Łodzi. Wystawa powstała w oparciu o zbiory Muzeum Sportu i Turystyki Oddziału Muzeum Miasta Łodzi. Na wystawie prezentujemy również zbiory żydowskie związane z historią sportu żydowskiego w Łodzi. To nasze nagranie jest preludium do projektu badawczego, który prowadzimy, który w przyszłym roku zaowocować ma wystawę poświęconą wyłącznie historii sportu żydowskiego w Łodzi. Żydzi stosunkowo późno włączyli się w aktywność sportową w Łodzi, kilkadziesiąt lat po społeczności niemieckiej, kilkanaście lat po społeczności polskiej, ale w okresie do 1939 roku odnosili sukcesy w wielu dyscyplinach sportu. Kilka dyscyplin sportu było wręcz zadominowanych przez sportowców pochodzenia żydowskiego. Mam tutaj na myśli przede wszystkim sport szachowy, ale także i ciężką atletykę, czyli podnoszenie ciężarów oraz tenis stołowy. W okresie międzywojennym był jeden sportowiec łódzki z pochodzenia żydowskiego, który wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich. Był to znakomity szermierz Wojskowego Klubu Sportowego i ŁKS-u Roman Kantor. Na wystawie prezentujemy kilkanaście sportowych judaików, między innymi związanych ze sportem szachowym. Najwybitniejszym łódzkim szachistą był bez wątpienia Akiba Rubinstein, jeden z najlepszych szachistów pierwszej połowy XX wieku. Na wystawie prezentujemy księgę jubileuszową Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej, której był członkiem. Księga napisana autorstwa innego znakomitego łódzkiego szachisty Dawida Daniuszewskiego, wydana została w 1938 roku na 35-lecie organizacji. Obok niej na wystawie mamy także egzemplarz podręcznika do gry w szachy, uszkodzony odłamkiem w getcie warszawskim. Ten podręcznik został ofiarowany przez Leona Szapiro, znakomitego szachisty warszawskiego, Konstantemu Wróblewskiemu, łódzkiemu szachiście, i tak trafił do zbiorów naszej instytucji. Poniżej puchar Towarzystwa Bar Kochba, najstarszej w sumie łódzkiej organizacji sportowej związanej ze społecznością żydowską, powstałej formalnie w 1917 roku, ale ta organizacja kontynuowała tradycję łódzkich towarzystw gimnastycznych powstałych już w 1913 roku. Jest to puchar motocyklowy. Żydowskie stowarzyszenia sportowe były organizacjami sportowymi, w których członkami mogły być wyłącznie osoby narodowości żydowskiej, i nieważne było, czy są to organizacje związane z ruchem sionistycznym, organizacji Maccabi, czy też chociażby z lewicowymi organizacjami politycznymi. Oczywiście sportowcy żydowscy byli także członkami ogólnoludzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Jedynym łódzkim olimpijczykiem pochodzenia żydowskiego w okresie międzywojennym był szermierz Roman Kantor. Roman Kantor wywodził się ze znanej łódzkiej rodziny. Jego rodzina miała sklep jubilerski w dzisiejszym Grand Hotelu. Uczył się w Paryżu. Po powrocie do Łodzi uprawiał szermierkę we barwach Wojskowego Klubu Sportowego i ŁKS-u. W 1936 roku jako zawodnik ŁKS-u był olimpijczykiem. Wystąpił podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Tutaj na zdjęciu widzimy go z lewej strony. Roman Kantor był także wytypowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 1940 roku. Początkowo igrzyska te miały odbyć się w Tokio, ostatecznie zostały przeniesione do Helsinek. Tokio zrezygnowało z tych igrzysk, ale faktycznym powodem była zapowiedź bojkotu tych igrzysk przez ich rezygnacji przez kraje skandynawskie z powodu wojny, którą w inwazji japońskiej na Chiny. Ostatecznie przysięga olimpijska w 1939 roku odbyła się w łódzkiej Imce. Znakomici łódzcy sportowcy przysięgali wówczas przed igrzyskami w Helsinkach, i wśród nich także był Roman Kantor. Tutaj go na zdjęciu widzimy z prawej strony. Obok niego przysięgają hokeista Władysław Król, bokser Józef Pisarski i inny szermierz Bolesław Banaś. Roman Kantor podczas wojny znalazł się we Lwowie. Po wejściu Niemców do Lwowa w 1941 roku został aresztowany i został zamordowany w obozie koncentracyjnym na Majdanku. W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki mamy
kilkanaście sportowych judaików. Są to zarówno dokumenty klubowe, archiwalia, tu na przykład na pierwszym planie jest dokument klubowy Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sportowego Bar Kochba. Mamy także innych towarzyszeń, tu mamy chociażby Bar Kochba i zaproszenie na wieczór, na dancing, ale mamy także i oznaki, czy ogólnie mówiąc falerystykę. To jest oznaka motocyklowa ze zjazdu Gwiaździstego do Łodzi. Mimo że Bar Kochba, jak na tej oznace jest pokazane, odwołuje się do 1912 roku, to formalnie stowarzyszenie powstało w 1917. Ta data 1912 to jest data założenia najstarszej łódzkiej organizacji sportowej żydowskiej. W 1917 roku doszło do jej połączenia z inną organizacją sportową i wtedy założono właśnie to stowarzyszenie. Tu mamy puchar motocyklowy, także Bar Kochby, karabinek, także właśnie związany z rajdami motocyklowymi. Żydowskie Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe HKOAH, też niezwykle ważna organizacja okresu międzywojennego. Ważna dlatego, że był to najpopularniejszy żydowski klub sportowy w Łodzi. Czym był najpopularniejszy? Bo posiadał najlepszą drużynę piłkarską, która występowała w rozgrywkach łódzkiej klasy A. W okresie międzywojennym rozgrywki piłkarskie podzielone były na klasy w poszczególnych regionach. Istniała jedna liga centralna piłkarska 1927 roku, a na poziomie regionów były klasy A, B i C. Zwycięzcy klas A z poszczególnych regionów rywalizowali o awans do ligi piłkarskiej. Tych dokumentów związanych z HKOAH-em łódzkim mamy w zbiorach kilka. Inne żydowskie stowarzyszenia sportowe, Hasmonea, jak Państwo widzicie, te wszystkie nazwy nawiązują, tak jak Bar Kochba czy Hasmonea, do postaci związanych z historią społeczności żydowskiej, czy to będą Machabeusze, czyli powstanie Machabeuszy, czy Bar Kochby, przywódcy powstania, czy w końcu do Hasmoneuszy, także związanych z walką Żydów o wyzwolenie jeszcze w czasach rzymskich. Żydowski klub sportowy Kadimach. Tych stowarzyszeń żydowskich w okresie międzywojennym było w Łodzi bardzo dużo. Od lat 30. najważniejszym klubem żydowskim w Łodzi był żydowski klub sportowy Maccabi. Ten klub został założony w 1923 roku, ale w okresie lat 30. część stowarzyszeń sportowe, tak jak i Hasmonea, czy inne, połączyły się z Maccabi i już funkcjonowały pod tą właśnie nazwą. To stowarzyszenie jako praktycznie chyba jedyne żydowskie w Łodzi w okresie międzywojennym posiadało własny plac sportowy. Mieścił się on przy ulicy Sterlinga 21. Obok tego posiadało także korty tenisowe na Sterlinga D2. Wszystkie te stowarzyszenia, których przed chwilą wspomnieliśmy, Hasmonea, Kadimach, HKOAH i Maccabi, były skupione w Łódzkim Związku Stowarzyszeń Sportowych Maccabi. Była to część sionistyczna ruchu sportowego w Polsce w okresie międzywojennym. Tu właśnie mamy Związek Żydowski Towarzyszeń Sportowych w Polsce, Maccabi, Okręg Łódzki. Jak Państwo widzicie na tym dokumencie, związek pisany był przez dwa K, a klub przez jedno K. W okresie międzywojennym istniały także kluby sportowe związane z lewicowymi organizacjami społecznymi i politycznymi. W Łodzi z żydowską partią Bund związana była Jucznia, czy z polejącą lewicą Gwiazda Szetern. Te wszystkie organizacje były to kluby skupiające wyłącznie osoby pochodzenia żydowskiego. Statut tych organizacji nie dopuszczał, aby ich członkami mogły być osoby innych narodowości. Wcześniej już wspomniałem, że jednak Żydzi należeli także do innych stowarzyszeń sportowych. Wspomnieliśmy o Romanie Kantorze. Najwybitniejszym za to piłkarzem pochodzenia żydowskiego w Łodzi okresu międzywojennego był Aleksander Kahane, trzykrotny reprezentant Polski, przy czym on był wychowankiem klubu turystów, czyli klubu nieżydowskiego, klubu
powstałego jeszcze na początku wieku XX go jako sekcja piłkarska, związanego początkowo z mniejszością niemiecką. W okresie międzywojennym oczywiście uległ on polonizowaniu. Aleksander Kahane trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Polski. Pamiątki związane z aktywnością sportową łódzkiej społeczności żydowskiej stanowią tylko niewielki procent zbiorów prezentowanych na naszej wystawie Muzeum Sportu Szybciej, Wyżej, Mocniej. Sama wystawa ma charakter przekrojowy. Nie brakuje tutaj niezwykle wartościowych eksponatów dokumentujących największe sukcesy łódzkich sportowców i całą historię łódzkiego sportu. O całej historii łódzkiego sportu mogą Państwo dowiedzieć się, przychodząc na naszą wystawę, która została zaaranżowana z użyciem nowoczesnych środków technologicznych i z pewnością pobyt w niej, na niej będzie dla Państwa atrakcyjny. Dziękuję bardzo.